Cząstka porusza się w płaszczyźnie xy w taki sposób, że dla każdej chwili t większe równe 0, wektor jej położenia wynosi minus 3T do trzeciej plus 4T kwadrat przecinek t do trzeciej plus 2. To co to znaczy? To znaczy, że w dowolnej chwili, wtedy, kiedy t jest większe równe 0, mogę obliczyć położenie tej cząstki na płaszczyźnie. To jest współrzędna x tego położenia, a to jest współrzędna y tego położenia. W każdej chwili mogę obliczyć położenie tej cząstki, mam na to wzory. Wzór na pierwszą składową położenia, wzór na drugą składową położenia. No a teraz pytanie, ile wynosi wektor przyspieszenia tej cząstki w chwili T równe 3. No to przypomnijmy sobie, jaki jest związek między wektorem położenia, prędkości i przyspieszenia. To, co tutaj mamy dane, to jest wektor położenia tej cząstki, tak jak tu jest napisane. On się zwykle oznacza oznacza się go zwykle literką r. R od t to jest położenie tej cząstki, i ono jest dane tym wzorem, który teraz tutaj szybko przepiszę. Czyli tak, pierwsza składowa to jest minus 3t do trzeciej plus 4t kwadrat. A druga składowa t do trzeciej plus 2. No i czasami się to inaczej oznacza, czasami się pisze, na przykład taki inżynierski zapis, pisze się, że to jest tutaj najpierw pierwsza składowa to jest minus 3. T do trzeciej plus 4 t kwadrat razy wektor jednostkowy w kierunku x. Inżynierowie piszą tutaj takie i z daszkiem. Dodać druga składowa to jest t do trzeciej plus 2 razy wektor jednostkowy w kierunku y, który się oznacza takie j z daszkiem. Jeszcze są też inne zapisy. Można różnie zapisać to samo. W każdym razie chodzi o to, że mamy dwie składowe. I te dwie składowe to są funkcje, które zależą od czasu. Teraz, co to jest prędkość cząstki? Jak mamy dane położenie cząstki, no to prędkość jest związana z położeniem w ten sposób, że to jest pochodna prędkość cząstki V od t, to jest pochodna położenia. To jest pochodna wektora położenia, czyli r' od t. No to możemy obliczyć w tym wypadku, jaka jest prędkość cząstki. To trzeba zróżniczkować każdą składową oddzielnie. No to obliczmy sobie. Teraz tak, zróżniczkuję pierwszą składową. Pochodna minus 3t do trzeciej. No to to jest funkcja potęgowa, czyli tutaj ten wykładnik tej potęgi, muszę napisać, pomnożyć przez tę stałą, czyli minus 3 razy 3 to będzie minus 9 i zmniejszyć wykładnik o 1, minus 9t do kwadratu. To jest pochodna tego. Dodać znowu wzór na pochodną funkcji potęgowej 4 razy ten wykładnik, 4 razy 2 to jest 8 razy t do potęgi o 1 mniejszej, czyli do pierwszej. To nie muszę pisać. Potem pochodna drugiej składowej. Znowu mamy funkcję potęgową, czyli to będzie 3 razy t do potęgi o 1 mniejszej. t kwadrat pochodna dwójki to jest 0. No, mogę napisać pochodna dwójki to jest 0. No, akurat tyle miejsca zostawiłem, to mogę je wykorzystać. No dobrze, no to mamy teraz obliczoną prędkość, wektor prędkości. No a wektor przyspieszenia, Wektor przyspieszenia to jest pochodna prędkości. To jest V' od t. Czyli muszę zróżniczkować teraz tę funkcję, którą tutaj mam. Muszę jeszcze raz obliczyć pochodną. No to liczę pochodną tego. Znowu funkcja potęgowa. 2 razy minus 9 to będzie minus 18. T do potęgi pierwszej. Dodać 8 po prostu. A tutaj mam pochodną tego, czyli będzie. 2 razy 3 to będzie 6, razy t do potęgi pierwszej. No i taki jest wzór na przyspieszenie tej cząstki w dowolnej chwili czasu. Ale oni tutaj nas pytają w tym zadaniu, jakie jest to przyspieszenie w konkretnej chwili, w t równym 3. Czyli musimy obliczyć jeszcze przyspieszenie w chwili t równe 3. Czyli tutaj po prostu muszę wstawić za t trójkę do tego wzoru, czyli tak. Tutaj mam. Minus 18 razy 3 to będzie minus 54 dodać 8 i 6 razy 3 to będzie 18. No to tutaj muszę wykonać tylko to dodawanie, tak naprawdę odejmowanie. Ile jest 54 odjąć 8 to będzie 46, czyli to będzie minus 46,18. Taka jest wartość tej funkcji wektorowej dla t równego 3. Minus 46 i 18. Tak tyle wynosi przyspieszenie tej cząstki w chwili te równe 3.